TV24 Reporter Sky, tak jak Państwu opowiadałem, zapowiadałem. Dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, jak jantry wpływają na nasze życie, na konkretnych przykładach. Jesteśmy u Pana Tadeusza, który opowie nam, co ciekawego w tym temacie. Witam Państwa. Mamy streama przez Facebook. Tadeusz, witam Państwa. Pozdrawiamy. No tak, i teraz co? Trzeba było nam kawę się napić, żeby się, kochani, wzmocnić, trochę rozluźnić, bo ja dotarłem przez te wielkie śniegi, ale nie ma problemu. Trochę dzisiaj później, no ale tak czasami bywa. No właśnie, konkretne pytanie to jest, Tadeusz, co się ostatnio wydarzyło? Znaczy, o jantry chodzi, tak. O jantry. Akurat tutaj tantra zagrała rolę, czyli rytuał. Rytuał. Oczywiście jantry robi cały czas, ochronne, jakieś jantry, które mają pomóc ludziom, zdrowotne, prawda, także te jantry robię. Natomiast są poważniejsze sprawy, jak na przykład tutaj ciąża, z którą miała problemy osoba, już rozmawialiśmy na ten temat. I była w ciąży i poroniła. Poroniła na własne życzenie, dlatego że dźwigała ciężkie rzeczy, a dokładnie, ciężkie. Których nie powinna była robić. Tak, nie chcę tutaj mówić, o jakie chodzi, bo to od razu będzie wiadomo, o kogo chodzi. A nie życzyła sobie. Żeby nie, nie identyfikowało osoby. Tak, będzie tutaj u pana redaktora Mirka naszego. Będzie jeszcze. I sama też powie o tym, ale to w niedalekiej przyszłości. Sytuacja musi dojrzeć do tego. Chodzi o to, że ta ciąża była czymś dla niej niesamowicie niezbędnym, dlatego że dla każdej tu kobiety wszystkie ciąże są na pewno niezbędne, ale tutaj w tym przypadku chodzi o to, że te rokowania co do ciąży, czyli jakość plemników, jajników u jej męża, plemników u jej męża, nie? Były wielkie, bardzo wątpliwe. Nie znam się na medycynie akurat z tej strony za bardzo, także nie będę tutaj mówił, o jaką wadę w tych plemnikach chodziło i w tych jajnikach jej. Ale takie fakty są, nie? Że próbowała i to bardzo mocno i niestety przy pierwszym razie nie dało rady. Pomogłem tamtą i zaszła w ciążę od razu. No ale na własne życzenie, jak już mówiłem, straciła tą ciążę. A więc magiczna siła jantr i tantr się w tym przypadku, kochani Państwo, tak, ujawniła. Jest to niesamowita rzecz dla mnie, dlatego że lekarze absolutnie rokowali bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o zajście w ciążę. In vitro też nie rokowali, że to będzie dobre, nie, że się uda. No ale ja, jak mówię, zrobiłem tantrę, za pierwszym razem wyszło. No i teraz drugi raz, straciła ciążę, nie? Tam nawet lekarz mówi, że pozamaciczna była i to tak może nie do końca było jasne. W każdym bądź razie zrobiłem drugą tantrę i jest ta osoba z powrotem w ciąży. Jest w ciąży, jest pod opieką lekarzy, powiedziałem, żeby dbała o siebie, jest to osoba starsza, nie? Ale znaczy już nie w takim wieku typowym dla rodzenia dzieci i tak dalej. Także nawet tu z tej strony idzie zagrożenie. Oczywiście ochronę zrobiłem na płótnie dalej, ale najważniejsza jest ta ciąża. To jest właśnie następny taki sukces. Oczywiście rozmawialiśmy już poprzednio bardzo krótko temu, nie? No w tym czasie właśnie taki ten postęp tutaj, jeżeli chodzi o jantry, czyli następna rzecz, która jest dla mnie cudem, to jest cud. No i mam nadzieję, że będziemy śledzić tutaj, bo tak samo chodzi o to, żeby nie tylko być w ciąży, ale urodzić, to jest ważne, nie? I na pewno to się zdarzy się, ale sam fakt, że pan redaktor się pyta, w zasadzie nie powinienem wybiegać przed biegi takie, czy przed szereg wychodzić. Ale skoro już jesteśmy, to mówię o tym, że właśnie to tantry spowodowały tą ciążę. Mam nadzieję, że właśnie też, jeżeli chodzi o powód, będzie to
Ja jestem raczej pewny, tutaj nadziei nie trzeba specjalnie mówić o nadziei, tylko o tym, że na pewno tak się stanie. Będzie. Więc właśnie to jest czymś, co można, o czym można mówić tutaj w tym naszym programie, wywiadzie naszym tutaj, nie? O tym, że tantry Kali Devi do Kali Devi zadziałały ponownie, w fenomenalny sposób. Tak jak w poprzednich przypadkach, nie? O których rozmawialiśmy wcześniej. Trzeba powiedzieć, że my jesteśmy, drodzy Państwo, w kręgu wpływów Kościoła katolickiego i nie tylko, który mówi o tych sprawach, że to zabobony i tak dalej. Po prostu każdy chciałby zawłaszczyć pewne inne rzeczy dla ale siebie. Ale odsunąć, tak. I, ale... i odseperować jeszcze inną wiedzę, jeszcze inne sprawy, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasze potrzeby. A jeszcze powiem Państwu, że przypomnimy, nie, że chodzi tutaj o jantry, tantry i mantry. Szkoły z Katmandu, braminów, górków, których reprezentuję. Reprezentuję tą szkołę. Jantr, tantr, mantr. Ja już to pokazałem i jeszcze raz pokażę. Zdefiniujmy jeszcze zatem, co oznacza jantra. Więc jantra jest to po prostu rytuał. W języku polskim tak można przetłumaczyć, nie? Jest to rytuał. Rytuał z tym, że jantra to jest słowo sanskrytu, które mówi o rytuale tutaj hinduskim, nie? Te są rytuały buddyjskie. Ale tak naprawdę to się odnosi do Himalajów, do buddystów, którzy w Himalajach, szamanów, de facto szamanów, bo są na pewno buddystami ci, którzy to robią, a ja reprezentuję szkołę hinduską, hindu. To jest jantra, a tantra? Tak. Tantra, nie, tu mówiliśmy tantra. Tantra jest rytuałem. Przepraszam. Tak. Natomiast jantra jest, tu mam taki podręcznik, będzie łatwiej Państwu. Jantra to jest magiczny kształt, magiczny znak. O, na przykład jak tutaj w tej książce widzicie. Nie? Macie hindu cyfry, to są cyfry, nie litery, cyfry, nie sylaby. I tu są dwie jantry. Jantra to jest, można powiedzieć tak, nie? Że jantra to jest tak jak, można przyjąć, jest to jakaś, jak między, no mniej więcej jak antybiotyk. O. Natomiast tantra jest to operacja na czymś. To już jest dokładnie cały rytuał, czyli taka operacja, szersza kwestia, szersza rzecz, którą trzeba właśnie zrobić w formie no, stricte operacji. Natomiast jantra, jak już mówiłem, jest to tabletka, jakiś antybiotyk, w przenośni mówiąc, nie? Tu przenośnię taką stosuję, którą stosujemy na daną dolegliwość. Oczywiście nie chodzi tylko o choroby, o nowotwory na przykład. O biznes. Na przykład. Ale o biznes chodzi, o miłość na przykład. Robiłeś w zakresie biznesu pewne oczywiście, rzeczy że tak, oczywiście, z pozytywnym efektem. Ale oczywiście, a przypomnij. Że tak. No jest to, powiem tylko tak, że jest to pan Krystian. Miałem takiego klienta, mam go nadal, nie? Któremu zrobiłem odpowiednie jantry, oczywiście również tantry, nie? I mówił, że pieniądze mu się sypały z każdej strony, nie wiedział, co z nimi robić. Ale przedtem? Przedtem komornik go ścigał. Chciał mu maszynę zlicytować. A więc, drodzy Państwo, a proszę Państwa, dostałem... to było czyli to była jantra. Tak, jantra, a potem jeszcze dodatkowo zrobiłem tantry, bo jantry jednak są nieco słabsze od tantry. Jak już powiedziałem, tantra to jest w taką przenośnię użyję, jest to operacja chirurgiczna, gdzie jest lekarz, który musi zoperować organizm. Nie? Natomiast to jest tantra, nie? To jest tantra. Jantra natomiast to jest zastosowanie jak zastrzyk, albo tabletka, albo no, w sensie antybiotyku, który skutecznie działa na daną konkretną dolegliwość, nie? Na jedną konkretną dolegliwość. Nie musi to być choroba, może to być ochrona albo biznes. Nie? Także
trzeba przyjąć właśnie tak działanie jantry. Tantra jest to rozszerzona forma. A jeszcze są mantry. I oczywiście mantry. Mantry w zasadzie no, są różne mantry. Najprostszą mantrą to jest OM. To jest mantra, nie? Ale w tym wypadku chodzi o mantrę do Kali Devi. OM KRIM KALI KAINE MA. To jest taka mantra, która jest skuteczną mantrą, kiedy chcemy coś oczyścić, kiedy przywołać chcemy. Oczyścić znaczy się w imieniu Kali Devi, ja tutaj mówię, nie? Bo różne mantry się stosuje, ale ta jest mantra do Kali Devi. Mówimy o mantrach do Kali Devi. Ta mantra stosuje się właśnie przy tego typu procedurach, czyli jantrach, tantrach, nie? I wtedy się stosuje tę mantrę. Oczywiście są inne mantry jeszcze, bo przy jantrach, które robię, występują mantry, które są dłuższe mantry, należy je wypowiedzieć. Jest taka jantra wężowa na przykład i tam jest skomplikowana jantra. Nie przytoczę tej mantry, znaczy się, nie przytoczę tej mantry, bo jest, to nie pamiętam i po prostu. Jak robię, to czytam sobie z zeszytu, nie mam tam te jantry. Jest długa, nie? I nie pamiętam, bo jest skomplikowana. Te krótsze pamiętam, nie? To mówię na pamięć, na przykład do Kali Devi, nie? Jest mantra do Lakshmi też. I to właśnie są mantry. Mantra, czyli słowo. Słowo, które się wypowiada lub szereg słów. Mogą to być też zdania. Mogą to być zdania całe, nie? Także zależy, do czego stosujemy daną mantrę. Ale chodzi o to, żeby poznać znaczenie mantry. Co to jest mantra? Więc myślę, że się wypowiedziałem tutaj jasno i wiem, o co chodzi w tym. No, tośmy sobie powiedzieli, kochani Państwo, o tych sprawach rytualnych, mantry, jantry i tantry. A teraz może byśmy sobie przeszli tradycyjnie do naszych kart. Ostatnio... No, sprawdziło się. Ostatnio się sprawdziło. Chcę powiedzieć tylko tutaj w kartach. Jeżeli mówimy już o kartach, nie? To też, proszę Państwa, jest tutaj, to jest tak, nie? Jest też protektorat tu pewien. Jest tutaj turmalin, nie? Oczywiście go, jak już mówiłem o mantrach, nie? Wrzuciłem w ten turmalin, tak się nazywa ten kamień szlifowany, wrzuciłem mantel do Kali Devi, nie? Olbrzymi jest. Tak, olbrzymi jest. Jeden z największych, jakie widziałem. No nie widziałem większych w Polsce. Więc wrzuciłem tutaj do Kali Devi. Tam mamy kulę taką magiczną, nie? W której, która też w pewien sposób polaryzuje energią na karty, pomagając ujrzeć przyszłość. Także jest to kula w pewnym sensie magiczna. Ta na pewno jest magiczna, jest znana. Turmalin jest znany jako coś, z czym, co pomaga. Także ma w sobie jakąś moc. Ma moc, oczywiście dodatkowo jeszcze moc taką wrzuciłem. To są mantry do Kali Devi. Wrzuciłem właśnie ten turmalin. Żeby moje karty były bardziej pewne, nie mówiły o przyszłości, żeby wiarygodne były. No i taką wiarygodność, proszę Państwa, daliśmy, bo mamy tu dowody, prawda, w poprzednich filmach, że wystawiłem karty, jeszcze raz mówię, jestem apolityczny, karty same mówią, ja tylko interpretuję je, że Trump został okradziony i oszukany, nie? Tak powiedziały karty. Nie? Tak, i on no to i tak rzeczywistości. I on tak powiedział, później, 2 tygodnie później, ostatnio w tym zajściu na Kapitolum, powiedział, nie, że został okradziony i oszukany. Nie? I te słowa padły. Zresztą takie, jak ja tam powiedziałem. Też mówię mojego zastępcy, nie, że go oszukał. Wyszło to i się przejawiło to w jego wypowiedziach też się przejawiło. Nie? Poprzez... I telewizję bodajże zdaje się... O Mike'a Pence'a chodziło, tak, na przypomnienie. Tak, o Mike'a Pence'a. Także mamy tu potwierdzenie w telewizji. No myślę, że trzeba powiedzieć sobie, niektórzy powiedzą, że Mike Pence zrobił słusznie, ale to była zdrada wobec Trumpa. Po prostu zdradził swojego szefa, nie? Powinien stanąć za nim, nie? No ale powiedzmy, myślę, że tam interesy...
przeróżne. Ludzi, tak, przeróżnych ludzi wpłynęły na to, żeby... I przeróżnych ludzi, tak. No to też możemy sprawdzić, czy jakie interesy, czy niemieckie interesy, czy rosyjskie wpłynęły a, na właśnie. To, żeby Trumpa, prawda, odsunąć od rządzenia. Zacznijmy nie? może właśnie od... Bo wiemy, że z gazem są takie hecenia, ale to możemy wszystko sprawdzić, nie? Jakie pytanie moglibyśmy zadać, żeby to zdefiniować, odkryć? Sprawdzić, proszę Państwa, możemy. Najpierw to takie karty trzeba przygotować, nie? Także oczyścić w ogniu. Nad ogniem, dokładnie nad ogniem. Mamy świeczkę. Państwo to wszystko widzą. Mamy świeczkę. Na streamie jest to konieczne. Zobaczą to Państwo później na moim filmiku. Konieczne jest, żeby oczyścić. Od po prostu nad tym ogniem. Tu jest Ganesha, jak widzicie, czyli mam tutaj pewne moce, pewnych strażników hinduskich. Oczywiście robię, jestem uczniem Hindu, także Braminów. Także jestem zainteresowany też ochroną z Hindu. Kali Devi, mamy w tej czarnej mantry i tutaj jest Ganesha. I proszę Państwa, teraz trzeba troszeczkę pomieszać tymi kartami, żeby ktoś mi nie posądził, że poukładałem sobie. Oczywiście wiadomo, no taka jest procedura, nie? Tak. Nie chodzi o to, żeby sobie poukładał, bo i nawet w ten sposób, kiedy są odwrócone, nie będę wiedział, co wyciągać, albo ktoś, kto będzie wyciągał. Czyli panie Mirku. Definiujemy pytanie, ja nie będę pytania zadawał. Definiujemy. Dobrze. Przepraszam. Raz, lewą ręką proszę przełożyć. Pytanie będzie dotyczyło. No właśnie. Kurczę. Jakie siły? Powiedzmy, ja myślę tak, ja zasugeruję tylko, nie? Mhm. Bo chodzi o to, jakie siły stoją za tym, żeby odsunąć Trumpa. Nie? O właśnie, chodzi? Ja to powtórzę. Jakie siły, drodzy Państwo, stoją za tym, aby odsunąć Trumpa? Tak, czy to jest prawda, nie? Że Niemcy chcą odsunąć Trumpa, nie? Że chcą odsunąć Trumpa. No to znaczy, jakie siły? No, to no teraz chodzi o ten gaz, prawda? Wiemy, że chodzi o ten Nord Stream 2, nie? Chodzi o ten gaz. Jeżeli Trumpa nie będzie, nie będzie miał kto ich atakować i z powrotem już zresztą to się dzieje, nie? Także czy miały wpływ, nie? Czy miały wpływ? No to jeszcze, jeszcze mogą być inne siły, niekoniecznie. Pewnie. Także ja tutaj ja tylko sugeruję pytanie. Bo tu chodzi może być też i o New World Order, czyli nowy porządek świata, który chcą stworzyć, a sprawa, drodzy Państwo, tego Nord Streamu to jest jakby taka odpryskowa, bo nowy porządek świata jest o wiele poważniejszą sprawą. Jeszcze raz mówię, ja jestem apolityczny, mnie nie interesuje tu polityka, odpowiadam natomiast na pytania polityków. Dlatego musimy zdefiniować, kochani, pytanie w taki sposób, aby mogła wyłonić się odpowiedź, która nam no, przybliży jakiś obraz prawdy. No właśnie, czyli co, ja tak jakbyśmy do źródła wracali w swoim pytaniu. Może lewą ręką. Jakie interesy, jakie siły kryją się za no, teraz jest kwestia, żeby odsunąć Trumpa od władzy, a następne pytanie będzie jeszcze czego innego dotyczyło, to więc może w taki sposób to zdefiniujemy. Znaczy trzeba się pytać o konkretne, nie jakie, bo wiadomo, że tutaj nie będzie, nam nie wyjdzie, nie? Czy to Niemcy, czy Czesi, czy Polska, nie? Chodzi o to, że trzeba się spytać, czy Niemcy są przyczyną, czy Rosjanie są przyczyną. Takie pytanie musi być, nie? Czyli musimy już, prawda, spytać się o kogoś i karty wtedy nam mówią, czy faktycznie tak jest, czy nie ma, tak, nie? To można jeszcze odwrotnie, inaczej postawić pytanie, czy siłą, które chciałyby odsunąć Trumpa, się to skutecznie uda? Bo przewidywania tutaj są dość ciekawe i dość różne, że to niekoniecznie musi być tak, że Biden dojdzie. Bo już w tej chwili się mówi o tym, że ta jego tam
inauguracja ma być przełożona, a są też inne rzeczy. I to no może. Dobrze. To proszę i może, o pytanie. Czy dojdzie. O, inaczej, to będzie o wiele. Nie to, że Niemcy, bo Niemcy to jest drobna sprawa. Czy w końcowym efekcie dojdzie do. Kiedy to ma być? 20. Czy 20 dojdzie do zaprzysiężenia Trumpa, przepraszam, Bidena, którego ujmując, posądza się o to, że ukradł wybory poprzez też i swoich ludzi, oczywiście Trumpowi. Czy dojdzie do tej inauguracji zaprzysiężenia 20, czyli za parę dni, 20 stycznia? No dobra, czy dojdzie do zaprzysiężenia Bidena? No tam są proszę. Jeszcze inne są perspektywy, przewidywania. Ludzie są bardzo wzburzeni, bo gdyby tak się stało, 5? Tak, jest 5. Jak Państwo widzieliście, karty są nieodkryte. Także widzicie, proszę Państwa, jak karty nie były odkryte, wyciągane werbalnie, w taki sposób, jak się wybiera kart, których się nie widzi, nie myśli się o nich, także będzie zaprzysiężenie, będzie, ale zarazem, widzicie Państwo, te dwie karty mówią, ale zarazem Państwo to też tam słyszą? Nie będzie, ta karta mówi, że normalnie mówi się w tej karcie o stosunku seksualnym. Nie, ja przepraszam, że w ten sposób tu chodzi o naprowadzenie Was, że będzie, nie będzie emocji z tym związanych, nie, będzie taki wybór. Nikt specjalnie nie będzie płakał z tego powodu, nie, że przy okazji, nie, że wyroluje się Trumpa. Ta karta mówi, że faktycznie dokona się zmiana, że będzie, że obejmie taki urząd. Biden. Te trzy karty mówią, że tak się stanie. Nie, te trzy karty. Doskonale tutaj jakby się to wszystko wydarzy w pełnym szyku. Nic nie przeszkodzi temu, żeby objął urząd. To jest urzędowa karta. To jest, ale jeszcze karta. Muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Tak się stanie. Ta przyszłość. Formule, drodzy Państwo, formule Stanów Zjednoczonych jako korporacji. Tak samo jak Polska jest korporacją zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych i to zostało niedawno potwierdzone, tak i Stany Zjednoczone są zarejestrowaną korporacją jako państwo w City of London. I tu na tej zasadzie to oni sobie mogą takie rzeczy robić. Ale moje kolejne pytanie będzie dotyczyło jeszcze czegoś innego. Czyli będzie, nie będzie tu przeszkód, a Trumpa czyli się wyroluje, nie? I specjalnie w tej formule, która została, tak, powiedzmy sobie, tam narzucona. Ale jest jeszcze inna formuła, gdzie chodzi o to. Bo takie przewidywania są również, żeby się pozbyć tego jarzma korporacyjnego, którego ścieżki prowadzą, kochani Państwo, do Londynu, do City of London. Chodzi o to, żeby tak jak my jesteśmy Rzeczpospolitą Ludową, nie korporacyjną, a niestety jesteśmy teraz zarejestrowani, jak się okazuje. I wydaje mi się, że gdyby Trump został zaprzysiężony jako prezydent nie korporacji Stanów Zjednoczonych, tylko jako Republiki Stanów Zjednoczonych, tak, co jest przewidywane na, kochani Państwo, na 4 marca. Więc teraz trzeba byłoby, a to nam daje taką szansę, że on by wtedy z tą hołotą, która nam zrobiła taki bałagan maseczkowy, że tak powiem, karnawał, bo za tym są jeszcze inne rzeczy,
że on z tym zrobi porządek i o to bym się modlił, czy tam trzymał kciuki. I teraz ja się o nic nie modlę, tylko żeby. Trzeba teraz zapytać. Ja mam kalidew, nie? Nie, trzeba teraz zapytać, czy poza tym wszystkim jest możliwość za przysiężenia Donalda Trumpa 4 marca jako prezydenta formule Stany Zjednoczone jako republika, a nie korporacja. A nie korporacja. Tak, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Nie korporacja. 5 kart. Tylko republika. Oni zostali też sprzedani tak jak nas sprzedano. Dopiero teraz jak dziennikarze przyciskają co niektóre persona urzędników i tak dalej, to dopiero się okazuje, że jest to prawdą. Że my jesteśmy, kochani państwo, jako korporacja i czas z tym skończyć. Żeby to mogło się skończyć, to musi Trump zostać zaprzysiężony 4 marca na prezydenta Stanów Zjednoczonych jako republika, a nie korporacja. Zresztą są na ten temat informacje, filmy, z których można się zorientować, jak te rzeczy wyglądają. No nie wiem, o tym, o czym mówisz, to jest taka nadzieja, że tak może się stać. Ta karta mówi, że jest taka nadzieja, że tak się może stać. Przecież ja wyciągałem, nie patrząc. Taka zmiana może być, nie? Taka zmiana może nastąpić. I wtedy ta karta mówi, że może. Ona i to położyłoby kres tym wszystkim, temu całemu dziadostwu, temu oszustwu. Tylko, że jest taka możliwość. Nie? Czyli my w tej chwili tego jeszcze nie wiemy, ale jest taka możliwość. Czyli ta przyszłość, ona się zarysowała i jak będzie, to się... Ale to nie znaczy, że to nie jest niemożliwe, bo jednak karty ja sam wyciągałem, więc... Tak, jest to możliwe. Ja nie patrzałem te karty, co one oznaczają. Oczywiście, że jest to możliwe, nie? Dama... Karol mówiła, że jest to możliwe. To wszystko jest zarejestrowane. No tak, bo to będzie później. Państwo widzicie, to one też ta będzie. Pytanie bardzo relacja. Trudne, bo jest złożone, nie? Karty, muszę tu powiedzieć, karty lubią proste pytania. Jedno proste pytanie, nie? I wtedy łatwo jest odpowiadać. Natomiast to było pytanie złożone, jest dosyć trudne do w odpowiedzi, nie? Przez karty. No, proszę państwa, to jest historyczna chwila, to o czym mistrz Tadeusz teraz mówi, dlatego, że... Jeszcze raz mówię, że jestem apolityczny, nie? Wyciągam karty, interpretuję je. Nie ma znaczenia dla mnie w tej chwili, kto będzie prezydentem, bo znaczenie natomiast, jak wyciągnę karty. To jest tak skomplikowane i tak ciekawe, że nawet zastanawiam się nad kolejnym pytaniem, jakie tu powinienem postawić. A właśnie. Czy są naciski na przykład na Bidena, żeby albo w ogóle na to wszystko, co się dzieje w tej chwili z tym oszustwem, no powiedzmy, nie? Czy są jakieś naciski biznesów, nie? Żeby po prostu Trump nie był prezydentem? A to jest oczywiste, że są. Aha, no to jak są, to ja tylko mówię, że takie pytanie też można zadać, nie? No zadajmy je, dobrze. No, czy są takie naciski? Czy są naciski na Bidena ze strony biznesu, żeby Trumpa odsunąć od władzy? Tak, tak. Jedna na drugą, proszę. Tak. Dla mnie to jest raczej oczywiste, bo inaczej... Nie. Proszę państwa, ta karta mówi, że są. To jest pewna karta. Patrzcie państwo, siódemka serce. Kier. Ona mówi, że jest w 100% taka pewność. Patrzcie, z dalekiej drogi, z zamorskiej drogi. A. Naciski są z Europy, dokładnie. Te karty mówią, że w tym kierunku pracują pewne korporacje. City of London może być. Banki. Ja tutaj nie mówię kto, nie? Ale, no ale to jest Europa. I wcale nie mają skrupułów żadnych. Siódemka pikowa odwrócona mówi, że w ogóle bez skrupułów działają, nie? Zamorskie korporacje.
Patrzcie Państwo, to jest zupełna pewność, nie? Ja w tej chwili jestem zupełnie pewny, ta karta nadaje tą pewność, że takie korporacje, że takie biznesy tu z Europy, nie tam na miejscu, tu stąd robią to. Dokładnie. Ten układ kart mówi, że tutaj mocodawcy, nie wiem jak to nazywa, tutaj jest redaktor, tutaj są, którzy opłacają. No dobrze mówisz, mocodawcy. No, tak, czyli ci, tak, którzy płacą i chcą wymagać czegoś. Dokładnie, wymagają tego, żeby odsunąć Trumpa od władzy. Ta karta mówi, to jest pewne, na 100%. Gdybym wyszło tobie wtedy w poprzednim rozdaniu, ta karta bym powiedział, że Trump na pewno osiągnie to, co w twoim pytaniu. No, nie? Tu jest, ale że tam, oni chcą, tak, że chcą, że są te naciski. Tam są, ale jak właśnie, ostatecznie się to tu jest rozwiąże? Pewne, tu jest pewne, że są takie korporacje, że są takie zabiegi. Robią to, już zrobiły to, że Trumpa odsunęli. Te oszustwo i kradzież tych głosów, tego wszystkiego. No nie wiadomo, ale jeżeli... To jest pewne już, nie? Ta karta mówi o pewności, że pracowali nad tym. No tak, ale jeżeli przyjmie się formułę nie korporacji Stanów Zjednoczonych jako korporacji, ale jako Republiki Stanów Zjednoczonych, to w tej formule może być jeszcze co innego. Tak. Stąd jak ja zadałem te pytania, ty odpowiedziałeś na podstawie wyciągniętych kart przeze mnie, tak, że ta formuła 4 marca za przysiężenie Trumpa jako prezydenta Republiki Stanów Zjednoczonych, nie korporacji, tak jak jest w tej chwili, tak, to powiedziałeś, że jest to też możliwe. Tak, ale tutaj karty tu pokazały, a jedno z drugim nie ma nic wspólnego, że ktoś miał interes, żeby odsunąć Trumpa. Te karty mówią. Tak. Z zagranicy, zgadza się. Ale to jest pewne, nie? Że tak zrobił. Że tak zrobiono. Ale jaki będzie ostateczny efekt, tego jeszcze nie wiemy. No możemy sprawdzić. Rozpatrując tą sprawę związaną z 4 marca. W każdym bądź razie jeszcze raz powiem, że to jest pewne, że jakieś państwa zainwestowały w to, żeby Trumpa odsunąć od władzy. No i też dlatego mają dokonać masowych, drodzy państwo, aresztowań. Sfilmuj to, bo to daje pewność. Dla mnie to jest pewne. Ta karta mówi o pewności. Żebym skończył. Są już aresztowania, są dokonywane, są akty, tysiące aktów w kopertach zalakowanych, żeby określone osoby zostały aresztowane. Mam nadzieję, że nikt po mnie nie przyjdzie, że to już jest wiadome. I dobrze, żeby się tak stało, bo oczyściłoby ten cały folwark. Cały folwark, to wszystko, co się teraz dzieje. Przecież nasze, te wszystkie pandemie, pseudo i tak dalej, coś jest wiadomo. Ale żeby niszczyć to wszystko, gospodarkę i tak dalej, to już jest za daleko posunięte. No. A to jest jeden z kroków do tego, żeby stworzyć nowy porządek świata, i do tego nie można dopuścić. Niech sobie robią biznesy, doświadczenia, ale nie na nas. Tak. Także dla mnie jest pewne to, chciałem to zobaczyć w kartach, czy tak jest, czy nie ma. Jestem pewny w tej chwili. Czyli teraz zapytamy o... Bo mi myśl uciekła. Tak. O to, czy dojdzie 4, bo chodzi o cały czas o to zaprzysiężenie Trumpa jako niekorporacyjnego, bo korporacyjny to jest Biden, i jak oni teraz zaczną ich aresztować, a już trzeba Państwu powiedzieć, wyciekły dokumenty WikiLeaks, które mówiły o tych świństwach, i one teraz w internecie krążą, to zostało upublicznione. Więc w świetle tego wszystkiego trzeba byłoby zapytać o ten 4 marca. Tak. Czy w tej formule dojdzie do zaprzysiężenia Trumpa jako prezydenta nie korporacji, tylko Republiki Stanów Zjednoczonych. Biden był obliczany jako prezydent korporacji Stanów Zjednoczonych, a uczciwa sprawa
to jest Republika Stanów Zjednoczonych. No dobra, siak czy owak, prawda, chodzi o to, żeby prezydenturę uzyskać, siak czy owak. Zobaczymy, czy Trump ją uzyska. Tak, ale w ujęciu Stanów rozumiem, Zjednoczonych rozumiem, jako republiki. Tak, rozumiem. Tak jak drodzy Państwo, kiedyś to było. I on byłby chyba teraz wedle tej formuły bodaj 19 prezydentem, ale jako Republika Stanów Zjednoczonych, to co jest uczciwe, bo to co zrobiono do tej pory w tej formule, to była korporacja, to było nieuczciwe. Jeszcze raz mówię, ja nie jestem politykiem. Ale ja nie mówię, że jesteś politykiem, broń Boże. I polityką się nie zajmuję. To nie ma nic z tym wspólnego. Dobrze. Jest to jeden z najciekawszych momentów, jeżeli chodzi o kładzenie przez Tadeusza kart, bo do takiego momentu jeszcześmy wcześniej nie doszli, bo i rzeczywistość do tego nie dorastała. No, karty mówią, że zainwestuje się. Bardzo duże pieniądze się zainwestuje w to, co mówisz. Żeby on został prezydentem Stanów Zjednoczonych jako republiki. Czyli powrót do przeszłości, tej tradycyjnej, szlachetnej. To są pieniądze. Te pieniądze, te środki, nie? To powiedzmy środki są, jakiekolwiek by nie były. Naprawdę bardzo duże ktoś zainwestuje. Ktoś zainwestuje tam. Bo tu już się nie mówi tylko o pieniądzach, ale o takich środkach, które są naprawdę potężne. Nie? W tej jakby definicji, nie, tutaj tego pytania, to są potężne środki i z tym nie będzie problemu. Proszę Państwa, jednak karty nie pokazują, żeby osiągnięto ten cel. Karty nie pokazują. Będą niewielkie problemy. Będą dosłownie niewielkie problemy. No. Nie mówi się o wielkiej. Tak jak mówiłem poprzednio, że tam... Nic co piękne nie rodzi się łatwo, tylko w bólach. Że nie jest pewne, że jest taka możliwość. Nie? Tutaj karty jakby potwierdziły poprzedni rozkład. A może jeszcze ta sytuacja, która w tej chwili jest, nie pozwala kartom pokazać tego, co jeszcze nastąpi. Tylko mówi o tym, co może być. I powiem Państwu, że faktycznie w kartach nie zawsze można zobaczyć. A powiem Wam na takim przykładzie. Nie? Przykład z życia wzięty. Oczywiście mój przykład, nie? Ja to zrobiłem. Jest taka wróżka Akima. Każdy ją zna. I ta wróżka któregoś razu wróżyła, powiedzmy, mojemu jakiemuś rywalowi o coś, nie? O biznes czy cokolwiek, nie? Żeby mnie sprawdzić, nie? I proszę Państwa, to było na targach ezoterycznych. Na targach ezoterycznych Fali Olivia. I ja zakryłem jej moją osobę. I to dowiedziałem się, że od niej też dowiedziałem się, że mnie nie było widać. Że ja coś robię, uciekam jej w kartach. A, to już znam. Nie? Także zrobiłem coś takiego. Opowiadaj, ja muszę wyjść, bo miałem kłopot z pęcherze. Opowiadaj, bo dobrze. Więc proszę Państwa, więc jeszcze raz tutaj powiem, nie, że jest możliwość zakrycia kart. Wtedy należy, właśnie te kule są po to, żeby ktoś mi nie próbował za bardzo zakrywać kart moich albo odpowiedzi na pytania, które mi ktoś zada. W związku z tym nie zawsze karty mówią o niektórych sprawach, nie potrafią po prostu powiedzieć. Czasami trzeba zmienić na inną talię, nie, ale też biorę pod uwagę to, że ktoś może po prostu zasłaniać informacje na albo odpowiedź moją, czy informację na dane pytanie. Taka możliwość też istnieje. Może coś takiego się dziać. Może się dziać nawet przy tych pytaniach, które tutaj mamy. Nie, może są tajemnice jakieś, które są blokowane. Nie wiemy, kogo zatrudnia tutaj rząd. Czy Urząd Stanów Zjednoczonych, nie, pewnie zatrudniają różnych ludzi, bo z tego co wiem, to zatrudniają astrologów też. Zatrudniają ludzi, którzy potrafią eksterioryzować. To jest odrębny temat, ale... Ale co eksterioryzować? No, potrafią przemieszczać się poza swoim ciałem, nie? Eksterioryzacja. Mhm.
żeby się nazywa, nie? No, żeby na przykład kogoś zlikwidować, nie? Można to zrobić. Proszę Państwa, eksterioryzacja należy do takich środków, gdzie człowiek wychodzi ze swojego ciała świadomie, może właśnie podczas snu, on ma świadomy sen taki człowiek, nie? I wchodzi w inny sen. Był taki film, zresztą CIA robiło doświadczenia z takimi ludźmi, którzy potrafili wychodzić, nie? I potrafili robić, tworzyć rzeczywistość senną taką, bo byli świadomi tego snu, jaką sobie zażyczą, jaką chcą, nie? Jest to znane, zresztą to nie są jakieś mrzonki czy bajki, nie? CIA robiła doświadczenia, ale jest tak zwana joga snu lub śnienia. Jedna z 6 jukna ropy, w której mówi się właśnie o tym, że można świadomie śnić i w tej rzeczywistości sennej, świadomej sennej, można układać swój świat, można tam żyć. Ale to jest coś odrębnego. Oczywiście tego to wiem, to też tą wiedzę mam na ten temat. Może kiedyś o tym opowiesz. No oczywiście, przecież zajmuję się medytacjami od lat. W mrozie, tutaj trzeba przyjąć, właśnie też są moi, zresztą są dowody na to, były na targach takie osoby, niektóre były przy mnie, w mrozie, tak jak teraz śnieg, w śniegu, jak jest w Gdańsku, medytowałem 24 godziny w mrozie. Mróz minus 3 stopnie, śnieg padał, tak jak w tej chwili. I nie miało to na ciebie jakiegoś większego wpływu. To były moje pierwsze doświadczenia związane właśnie z tą jogą żaru, tak zwaną, nie? Oczywiście w mojej interpretacji, polegającą na koncentracji na czystej świadomości, na ajnie, gdzie medytowałem 24 godziny, koncentrując się na ajnie. Oczywiście pierwsze 10 godzin myślałem, że zejdę z pola, bo to w lesie, w polu, na takiej farmie, gdzie ludzie sobie przy piecyku cieplutkim siedzieli, a ja medytowałem na zewnątrz. Nie? Od godziny 8 do 8 następnego dnia. Nie? Takie dwa zrobiłem powtórzenia. Udało mi się, no w pewnym sensie tak bym powiedział, bo drugim razem już naprowadziłem siebie sam. Udało mi się stworzyć tak zwany klosz mentalny. To jest coś niespotykanego. Nikt w Europie nie zastosował tego, a nawet na świecie nie sądzę, nie? Żeby ktoś zastosował taką metodę medytacji, w której wytwarza się klosz mentalny, pod którym jest ciepło. Proszę Państwa, ciepło jest. Do momentu, kiedy nie zrobiłem tego klosza mentalnego, było mi strasznie zimno. Zębami szczękałem, myślałem, że powybijam sobie szkliwo po prostu z tego zimna, z tego szczękania. Tak jak w tej chwili widzicie, taką bluzkę miałem i spodnie bardziej luźne, bo przecież siadam w kwiecie lotosu. Proszę, zobaczcie, to jest moje siedzenie do medytacji. Można zobaczyć, nie? Widać wyraźnie teraz. Także zajmuję się medytacjami, a mam za sobą, bo ja wiem, nie powinno się mówić o tym, nie? Ale jak już jesteśmy, nie, to mogę powiedzieć około 20 tysięcy godzin medytacji. Także po około 15 tysiącach zrobiłem te doświadczenie. Oczywiście pewnie zrobiłbym wcześniej, gdybym miał mistrza, który by mnie prowadził, ale moim mistrzem jest mój umysł i moja praktyka, medytacja. Stworzyłem w oparciu o swoje doświadczenie i o tą medytację, stworzyłem własny projekt medytacyjny, który bez problemu mogę każdemu podesłać, jeżeli ktoś będzie chciał, poprzez pana Mirka tutaj, nie? Z którym kontakt państwo macie, nie? Także problemu nie ma. Zawsze mogę wysłać taki projekt medytacyjny. Jest to moja publikacja, jest to oparta o stare przekłady medytacyjne. Różnego formatu, dlatego że przez około 20 lat poprawiałem tą medytację, czasami z dnia na dzień, czasami z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Poprawiałem, udoskonalałem do tego stopnia, żeby po prostu osiągnąć tak zwaną czystą przytomność, nie? O której mogę porozmawiać innym. Może zapytamy teraz. 20 tysięcy godzin medytacji. Może Tadeusz zapytamy na zakończenie już, tak. Bo trochę czasu już minęło. Z kart. Wracamy do kart. Wracamy do kart. A o medytacji możemy porozmawiać. Jeżeli są zainteresowani Państwo, mogę Wam poopowiadać. No zawsze przez mój kanał. Czy na YouTubie, czy na Facebooku. Jestem przekonany, że jestem jedyną osobą, która osiągnęła wewnętrzne ciepło, albo wokół mnie, w mrozie, w śniegu,